Raz, raz. Siemanko, z tej strony Bero. Cześć, Kuba Kupson, dziękuję za nominację w dwóch kategoriach. W kategorii Hobbita, Kozioł, zrobię zaraz Hobbita na bitmaszynie, na żywo i w kolorze specjalnie dla Ciebie, pewnie hot nie będzie. I za nominację do Gorącej Szesnastki, o której opowiem w swojej szesnastce. Czyli dwa w jednym, akcja Head and Shoulders. Pozdrówki, dziękuję za nominację. Tomek, dziękuję za nominację. Wiem, że rysujesz, nie jesteś raperem, tylko jesteś rysownikiem. Idzie ci to bardzo dobrze. Mógłbyś pomyśleć też o poezji recytowanej, bo nie śpiewanej. Całkiem fajnie ci to wyszło. Do roboty. Kozioł Sampelek przewodni, ja już go zgrałem, żeby to nie zajęło pół godziny. Brzmi tak. Robimy bit na żywo i w kolorze. Nie tykałby cię pedofil, bo jesteś już stare próchno dla typa koło trzydziestki. Taką nie siostrą, ni córką, może dlatego zajawę największą mają szkoły. Jak się to kończy mizianiem, bez rozbierania i goli. Pierdoli cię patologia, psują ci sławni i znani, którzy słoika z dystansem dawno nie od, nawet nie dotykali. A wśród ziomali mam bajerantów bez klasy, co cię przegadują tak, że sam Vader miałby zakwasy. Lubię twoje towarzystwo, bo nie gwiazdorzysz, a za każdym razem chcesz zaskoczyć publiczność. I kiedy rzucasz mięsem, robisz to w punkt, a gdy opowiadasz coś smutnego, to jest smutno w chuj. Chcesz czegoś więcej, cenię sobie luźny układ. Ja się starzeję, a ty jesteś młoda dupka. Płyń śliczna na fali, razem z nowymi dźwiękami, bo zostając przy mnie, dostaniesz łatkę retrolali. Retrolali, dostaniesz łatkę. Wszyscy moi znajomi raperzy nawinęli już pewnie szesnastki, dlatego nominuję Jacka Cygana, Mariusza Max Kolonko i bywalca nadwiśnańskich baletów ostatnio, prekursora rapu w telewizji, pana Japę. Pozdrówki.